Hej, witam na kanale Cukier, jest ze mną Mimosz Sławek. Cześć. Ja nazywam się Basia, znacie mnie pod pseudonimem Azjatycki Cukier i nagrywamy dla Was podcast Basia i Sławek. Myślę, że chciałabym zacząć od takiej drobnej administracyjnej gadki. Kilka podcastów temu zapowiedziałam, że będziemy nagrywać co tydzień, ponieważ taki był plan, ale jak na razie nic nam z tego planu nie wychodzi. Jednak okazuje się, że nagranie tego podcastu i przede wszystkim jego edytowanie zajmuje dużo, dużo więcej czasu niż optymistycznie na początku zakładałam. Sławek wolontaryjnie podjął się zadania edytowania i bardzo dużo pracy wkłada w to, żebyśmy brzmieli tutaj elokwentnie, płynnie i żeby nie było też w tle żadnych szumów i trzasków. Jednak nagrywamy po prostu w naszym pokoju i słychać trochę hałasu z drogi i tego typu sprawy. No, i tego materiału jest też po prostu dużo, więc słuchanie go tam i z powrotem w jedną i drugą stronę na wszelkie możliwe sposoby naprawdę zajmuje po prostu dużo czasu. Wiesz, jak ja edytowałam jeden z pierwszych naszych podcastów, to ja nie wkładałam w to aż tyle pracy. Ja tylko przesłuchiwałam, czy nie gadamy kompletnych głupot i czy nie kaszlemy do mikrofonu i tylko to wycinam. Ty robisz dużo więcej. Jednak moje standardy jakości są dużo wyższe. Bardzo chciałabym, żebyśmy nagrywali raz w tygodniu, ponieważ ja bardzo lubię rzeczy, które są raz w tygodniu. W sensie bardzo chciałabym móc zaoferować naszym słuchaczom, żeby mogliby prawie że stworzyć sobie może jakiś taki rytuał, że w konkretny dzień mogą liczyć na to, że podcast się pojawi, odpalić go i posłuchać. Ja sama bardzo lubię podcasty właśnie, na których w pewnym sensie mogę polegać, że pojawią się w konkretnym momencie. Jeden z pierwszych podcastów, który bardzo, bardzo polubiłam i który słuchaliśmy przez wiele lat, to był taki podcast prowadzony przez parę brytyjskich kumpli, Helen i Ollie, prowadzą podcast Answer Me This. Oczywiście ich formuła programu jest trochę inna niż nasza, oni odpowiadają na pytania przesłane przez widownię, ale kiedy oni zaczynali, mieli podcast właśnie co tydzień, więc mieliśmy taki rytuał, że co czwartek puszczałeś dla nas podcast i można się było zrelaksować, posłuchać ich. Teraz mają podcast raz w miesiącu, w ogóle przez jakiś czas było co drugi tydzień, ale kiedy doszli do tego momentu, gdzie podcast wydają raz w miesiącu, bardzo często zapominam, czy już w tym miesiącu odsłuchaliśmy tego podcastu, czy... Właściwie jaki był ostatni odcinek, jaki słyszeliśmy. No właśnie, już ciężko trzymać zapomina. To, trzymać się tej regularności, tego właśnie, jak to nazwałaś, rytuału. Fajnie by było, gdybyśmy wymyślili jakiś sposób, jak jednak nagrywać co tydzień. Myślę, że to jest cel. Jak na razie to wszystko jakby trochę się rozłazi, ale myślę, że celem jest nagrywać raz w tygodniu. Jak wspominałam, Helen i Oli nagrywają, odpowiadając na pytania przesłane przez widownię, także może nam by też pomogło, gdybyście przesyłali nam więcej pytań. Moglibyśmy wtedy na nie odpowiadać. Także jeżeli macie jakieś propozycje tematów, to dawajcie proszę śmiało. Proszę, podsuńcie nam, tak? Jednym z takich tematów, które czasami się pojawiają i to już kilka razy widziałam na przestrzeni ostatnich miesięcy, kilka osób pyta nas, czy moglibyśmy powiedzieć więcej o naszych kotach. I to jest temat, który dla mnie jest trudnym tematem, ponieważ ja jestem z naszymi kotami bardzo emocjonalnie związana i często jak próbuję opowiadać, zwłaszcza historię, jak przynieśliśmy jednego z naszych kotów do domu, zaczyna mi się łamać głos, zaczynają mi łzy płynąć z oczu, wiecie, zaczyna się robić takie... Także mi ciężko jest o tym opowiadać, ponieważ to są jednak bardzo takie emocjonujące momenty. Ale może spróbujemy dzisiaj, Sławku? Chciałbyś o tym porozmawiać? No, spróbujmy. Ty nigdy nie miałeś zwierząt, pupili, zanim nie, właściwie przez bardzo wiele lat nie miałem kompletnie nic, a potem w domu moich rodziców pojawiła się rybka, akwarium, z jedną dominującą rybką, która z małej złotej welonki bodajże wyrosła na ogromnego potwora. Trochę to jest... jak w tych filmach, gdzie ktoś wlewa jakieś chemikalia do odpływu, zlewu i nagle gdzieś w mieście pojawia się potwór w stylu Godzilli. A to nie jest do końca przesada. Ja pamiętam tą rybkę, ona była solidnie rozmiaru dłoni. No właśnie, a zaczęła jako maleńka rybka. Ciężko nazwać akwarium zwierzętami domowymi, to raczej mebel. To jest jednak coś, z czym nie wchodzi się w interakcję tak na co dzień, więc ja wychowałem się kompletnie bez zwierząt. A ty? No ja pochodzę z domu, gdzie bardzo dużo miłości jest w stronę takiej właśnie pupili i myślę, że moi rodzice zawsze chcieli mieć w domu zwierzaki, no ale zaczynaliśmy od bardzo małego mieszkania, więc takie pierwsze zwierzęta, które ja pamiętam z mojego dzieciństwa, to były chomiki. Oczywiście chomiki, wiadomo, żyją bardzo krótko, mają też tendencje eskapistyczne. Jeden z naszych chomików niestety nam uciekł z domu. Mieszkaliśmy na parterze, bardzo blisko ziemi, także jestem pewna, że miał cudowne ostatnie lato, zanim złapał go kot sąsiadów, czy coś w tym stylu. Potem mieliśmy przez bardzo długi czas świnki morskie i świnki morskie uważam za cudowne zwierzaki, które można mieć jako pupili. Mieliśmy nawet już w czasie, kiedy ja już z tobą mieszkałam, opiekowaliśmy się jedną świnką morską, która nazywała się Szogun. I to Szogun... już była chyba twoja druga generacja świnek, tak? No, ja zaczęłam właśnie od pierwszej świnki, potem ta świnka miała małą świnkę. I Szogun był takim pociesznym zwierzakiem, że on miał otwartą klatkę. On sobie spał w swojej klatce, załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne w klatce, ale tak ogólnie mógł sobie chodzić po kuchni. Oczywiście trzeba tam było ją dodatkowo sprzątać, bo
jednak zwierzęta mają swoje ślady swojej działalności. No ale on był taki pocieszny, że właśnie nie potrzebował siedzieć w klatce, potrafił podejść, wskoczyć na stopy, był bardzo taki społeczny i przyjazny. No i w momencie, jak już mieliśmy Szoguna i moi rodzice wiedzieli, że wyprowadzą się do swojego własnego domu na wsi, adoptowali 2 koty i psa. Wtedy w moim życiu pojawiło się więcej zwierzaków, było naprawdę sporo zwierzaków, było sporo radości z tym związane. No i kiedy rodzice wyprowadzili się do tego swojego domu na wsi, właśnie zabrali koty i psa i myśmy zostali ze świnką, naszym szogunem. Kiedy szogun zdechł, widzicie, no, nie jest tak ciężko mówić o zwierzętach. Bardzo dobrze pamiętam ten dzień. Również okropny czułem się, jakby moje serce pękło, bo po raz pierwszy miałem okazję uczestniczyć w jednak śmierci zwierzaka, który był tak blisko mojemu sercu. Kiedy szogun zdechł, minęło kilka miesięcy i moi rodzice już wtedy mieszkali w swoim domu i mieli 2 młodych kotów właśnie adoptowanych, 2 siostry. No ale adoptowali je późnym latem, przeprowadzili się jesienią właśnie do tego domu na wieś i trochę nie było czasu, żeby pozwolić tym kotom wychodzić na zewnątrz domu, więc one bardzo dużo czasu spędzały po prostu razem w jednym pomieszczeniu takim gospodarczym, sobie tam siedząc i zawsze kiedy odwiedzałam rodziców, miałam wrażenie, że tym kotom to nie do końca służy, że jeden z nich ma bardzo dominującą osobowość i ten drugi, który został tak jakby zdominowany, że on nie ma do końca okazji jakby rozbłysnąć, być kotem i bardzo, bardzo czułam się przywiązana do tego kota i pamiętam, że wynegocjowałam od mamy, czy w takim razie mogłabym jednego z tych kotów wziąć do nas na kilka lat, bo myśmy już wtedy tak przeczuwali, że być może, wiecie, będziemy wyjeżdżać po studiach, nie wiadomo jak to będzie, ale no na czas, jak jeszcze mieszkam właściwie rzut kamieniem od rodziców, czy mogę jednego z tych kotów wziąć do nas. I w ten sposób staliśmy się właścicielami naszego pierwszego kota. I to był taki bardzo, bardzo koci kot, w sensie piekielnie inteligentna bestia, bardzo taka komunikatywna, bardzo potrafiąca sobie różne rzeczy powymyślać, jak sobie coś otworzyć, jak się gdzieś dostać, jak się gdzieś ukryć. Pamiętam, jak kiedy programowałem, uwielbiał się wspinać z tyłu mojego krzesła, to było drewniane krzesło z takimi poprzecznymi drewnianymi belkami i łapą między tymi belkami atakować mój tyłek. Wasza jak chciała być nakarmiona, potrafiła robić najdziwniejsze rzeczy, potrafiła wyłączyć mój komputer, żeby zwrócić moją uwagę, bo zauważyła, że jak się będzie kręcić w tym miejscu koło przycisku komputerowego, to nagle cała moja uwaga jest jej. No właśnie, miałaś pecha, że miałaś komputer z przyciskiem od góry, nie z przodu i to nie sprzyja, kiedy jesteś posiadaczem kota, który uwielbia siedzieć na twoim komputerze. To był absolutnie cudowny kot, tak jak wspomniałam, bo to była bardzo kocia kocica, uwielbiała się wspinać, uwielbiała się chować, uwielbiała drapać różne rzeczy. Była też na tyle jakby bystra, że szybko wymyśliła, że jest wyrzucana z sypialni na noc, a bardzo chciała z nami spać, więc jak tylko wyczuwała, że być może zaraz będzie eksmisja, to wbijała się pazurami pod spodem, pod łóżkiem, zabezpieczała się, żeby nie dało się jej wyciągnąć. Także no miała przeróżne takie numery, ale kiedy no zbliżał się nasz czas, żeby skończyć studia i wtedy nie wyjeżdżaliśmy jeszcze do Singapuru, myśmy wyjeżdżali wtedy do Katowic za pracą, po prostu wróciła do moich rodziców i tam spędziła resztę swojego życia, żyjąc jeszcze wiele, wiele lat po tym, jak została tam zwrócona. I myślę, że była bardziej zadowolona mieszkając na wsi, mogąc wychodzić z mieszkania. To jednak był kot, który bardzo uwielbiał brykać. Pamiętam, kiedyś od babci dostaliśmy jakieś chyba resztki z obiadu, czy coś takiego, jakieś jedzenie wzięliśmy do domu. Odstawiliśmy na chwilę, gdzieś się odwróciliśmy i nagle... Czmychnęła tylko z jednym kawałkiem zęba gdzieś na drugi koniec mieszkania. No właśnie, to był taki psotni, cudowny kot i bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o posiadanie kota. Ja myślę, że też był bardzo ważny dla mnie, ponieważ to tak naprawdę był jeden z pierwszych takich większych zwierzaków, którymi trzeba było się zajmować i ponieważ w moim dzieciństwie nie miałem wielkiego kontaktu ze zwierzętami, bardzo łatwo było mi się oswoić z nim, nauczyć zaprzyjaźnić. Się... Zaprzyjaźnić to jest, ale też nauczyć się, jak się obsługuje zwierzęta. Ja doskonale pamiętam, jak zaczęliśmy się właśnie spotykać ze Sławkiem, moi rodzice wtedy kupili swojego pierwszego psa. Wiadomo, w mojej rodzinie myśmy byli tak przyzwyczajeni do zwierząt, że wszyscy tego psa głaskali, przytulali, bawili się z nim, a Sławek tak podchodził do psa, tak wyciągał rękę i tak jakby klepał go tak delikatnie po na odległość, taką maksymalnie wyciągniętą ręką. Bo jedna rzecz, z dzieciństwa wniosłem trochę jednak strach przed psami. Zostałem ugryziony w kolano w dzieciństwie. Ale druga rzecz to po prostu, to jednak był duży pies, to był Golden Retriever. Więc ja trochę tak, nie wiedząc jak podejść w ogóle, po prostu wyciągałem rękę, wiedziałem, że mnie nie pogryzie, ale z drugiej strony jednak trzymałem się trochę na dystans. Nie wiedziałem, co z nim zrobić. No ale potem też bardzo dużo czasu myśmy spędzili wyprowadzając wieczorami tego psa. O tak. Takim trochę naszym zadaniem było właśnie przez kilka lat, zanim moi rodzice się wyprowadzili. Zawsze spotykaliśmy się i
wieczorem ostatnią chwilą razem było wyprowadzenie właśnie psa na spacer dookoła bloku, wracaliśmy pod blok, zostawiałem cię i wtedy szedłem do domu, do moich rodziców. To był prześliczny, ufny, kochany Golden Retriever i nawet jest taka historia, gdzie gdzieś w którymś momencie ja i moja rodzina pojechaliśmy na kilka dni, na jakieś wakacje czy coś chyba w tym tak. stylu i była prośba do Sławka, czy Sławek mógłby wyprowadzić Wegę na spacer. Więc wyobraźcie sobie w waszych głowach słoneczny, chyba letni dzień, mm-hmm. czy okołoletni, ciepło, powiedzmy pogoda na swet może i ja z tym pięknym, dobrze zadbanym psem. Szczęśliwym. Idę na spacer. Zostałem zaczepiony przez jakieś, nie wiem, panie czy dziewczyny. O, jaki piękny pies! Czyli co, zostałeś ogólnie zasypany uwagą i... No, bardzo zwracałem uwagę, tak. Potem zastanawiałem się, czy to bardziej ja, czy kwestia tego kochanego pieska. Bo Golden Retrievery, jeżeli nie wiecie, to są psy, które chcą na spacerach. Zapominałem o tym, że mają właściciela. One chcą być przyjacielem absolutnie każdego, o, tak. kogo spotkają. Z każdym się trzeba przywitać, do każdego trzeba pomerdać, każdego trzeba zaczepić. Są też super radosne, więc zawsze razem z nimi podróżuje ta aura takiej zabawy, takiej radości, chęci brykania. Takie są te nasze przygody jakby ze zwierzętami do czasu wyjazdu do Singapuru. No i wyjechaliśmy do Singapuru. Tak jak wspominałam, nasz kot, którym się zajmowaliśmy, wrócił do swoich oryginalnych właścicieli. Zresztą taki od początku był układ. Myśmy zawsze wiedzieli, że jak przyjdzie czas, to ona po prostu... Ona została adoptowana przez moich rodziców i wie, że wróci do moich rodziców, tak jak miało być. Moja mama chciała mieć dwa koty. No i ten pierwszy rok w Singapurze spędziliśmy bez żadnych zwierząt, ponieważ wynajmowaliśmy pokój w wydzielonym mieszkaniu, więc nawet nie było mowy o tym, żeby mieć zwierzaki. I ja bardzo odchorowałam to rozstanie z naszym pierwszym kotem, z psami i tą pustkę, jaką zwierzęta zostawiają w sercu. Było mi z tego powodu bardzo ciężko. Wtedy też pojawiło się sporo myśli na temat, dlaczego właściwie chciałabym adoptować zwierzęta, jak chciałabym, żeby wyglądała moja relacja ze zwierzętami, ponieważ myślę, że do tego momentu moje relacje ze zwierzętami były bardzo bezrefleksyjne. To były bardziej decyzje rodziców, że rodzice mówią, okej, będzie zwierzak, to był zwierzak. Ale ja nigdy nie kwestionowałam na przykład idei kupienia zwierzęcia. Idziesz do sklepu i wybierasz sobie świnkę morską, czy chomika, czy kupujesz rasowego psa. Ale myślę, że przyszedł taki moment w moim życiu, gdzie ja doszłam do wniosku, że sama idea posiadania zwierzęcia, dla samej idei posiadania, nie jest do końca zgodna z moim sercem. Że jedyny sposób, w jaki ja mogę mieć zwierzę, to jest, jeżeli uwzględnia to interesy tego zwierzęcia również. Takie bardziej przygarnięcie niż kupienie, prawda? Wtedy też stało się dla mnie jasne, że na przykład nie wyobrażam sobie kupienia psa z hodowli, kiedy wiem, że są psy w schronisku. Nie wyobrażam sobie inwestowania w jakiegoś specjalnego kota, który ma jakieś tam walory estetyczne. Czy kiedy, rasowego. No właśnie, kiedy wiem, że zwierzę to zwierzę i przez ten zapęd ludzi, żeby mieć zwierzęta, które wyglądają w konkretny sposób, jest tych zwierząt za dużo. Wtedy pojawiła się między nami taka zgoda, że jeżeli adoptujemy naszego pierwszego zwierzaka w Singapurze, że będzie to zwierzę, które bardziej potrzebuje nas, niż my potrzebujemy tego zwierzęcia, więc odłożyliśmy trochę pieniędzy i pomysł był taki, że adoptujemy starszego kota. Kocięta są urocze, jest wszyscy zawsze... Wszyscy chcą kocięta. Dużo osób też mówi, że o, ale jak sobie wychowa takie kocięcie, to będzie wychowane według jego pomysłu, a starszy kot to nie wiadomo, czy coś tam... Ja i Sławek doszliśmy do wniosku innego, że adoptujemy starszego kota. Myślę, że adopcja też starszego zwierzęcia ma tą zaletę, że wiesz, co dostajesz, wiesz, jaki charakter ma to zwierzę, wiesz, czego potrzebuje, więc idea była, adoptujemy starszego kota. Miałam nawet pewnego kota na oku. Najpierw miał być to kot z kulawą łapką, ale zanim jakby myśmy zabezpieczyli mieszkanie, to ktoś tego kota adoptował. Potem miałam innego kota na myśli, też został adoptowany, zanim myśmy się po niego zgłosili. I przyszedł czas, gdzie myśmy już mieli mieszkanie, które akceptowało kota, ale nie było jakby tego kota, którego chcielibyśmy adoptować na rynku. Grupa ratująca koty, której ja się wtedy tak trochę przyglądałam z daleka, ogłosiła, że znaleźli kociaka. Była taka sytuacja, że pewna starsza pani zgłosiła, że ma na oku małego kociaka, którego wydaje się, że jego mama porzuciła tutaj w takim kanale powodziowym w Singapurze, ponieważ tutaj często pada i gleba jest taka bardzo gliniasta, trzeba tą wodę jakby sprawnie odprowadzać, więc bardzo dużo różnych rowów i kanałów przeciwpowodziowych, które zapełniają się wodą, jak tylko pada. I właśnie w jednej z takich dzielnic bardziej industrialnych pewna starsza pani zauważyła, że kociak leży w takim rowie kanale. I obserwowała go przez dzień i przez cały dzień żadna mama kotka się nie zgłosiła po tego kota. I ona wtedy zdecydowała, okej, to ja go zaniosę do lokalnej grupy zajmującej się pomaganiem zwierzętom. Tak jak
wspominałam, myśmy nie planowali kociaka, ale dużo o nim pisali na swoim blogu, bo kociak był bardzo młody i niesamowicie chorowity. Od samego początku było wiadomo, że to jest kot, który będzie wymagać bardzo dużo opieki medycznej, że rachunki związane z zanoszeniem go do weterynarza będą bardzo wysokie. I chociaż ta grupa zazwyczaj najpierw dolecza koty, zanim wystawi je do adopcji, w przypadku tego kocięcia ogłosili, że są gotowi oddać go komuś, kto jest gotowy ponieść te koszty medyczne. No i myśmy wtedy doszli do wniosku, że jeżeli tak to wygląda, no to możemy być my, bo tak jak wspominałam, mieliśmy trochę pieniędzy odłożonych. Mieliśmy mieszkanie gotowe, mogliśmy się dostosować też. Jakby też wiedzieliśmy, że będzie czas, żeby tego kota wozić do weterynarza i tego typu sprawy. No i to był też okres blisko świąt Bożego Narodzenia, więc oczywiście w tych pierwszych dniach mieliśmy okazję być też trochę więcej w domu. Więc ja się zgłosiłam po to kocie i grupa odpowiedziała, w sensie bardzo też się ze mną konsultowali, czy na pewno wiemy, co robimy, czy zdajemy sobie sprawę, że te kocie, że mama porzuciła je, kiedy one było bardzo, bardzo małe, w sensie niestandardowo małe. Koty powinny ze swoją mamą być do 12 tygodnia życia minimum, a to kocięcie było określone na gdzieś pomiędzy 5 a 6 tygodniem, także o wiele za wcześnie, żeby być bez mamy. No ale mimo wszystko myśmy się zdecydowali, okej, bierzemy go, bo jest bardzo chorowity, ma okropną biegunkę, trzeba go zanieść na wielokrotne wizyty do weterynarza i tak dalej. Kupiliśmy wszystko, co było zalecone, żeby kupić i poszliśmy odebrać naszego pierwszego kota, Nena. Samo pójście nawet było dla nas wielką wyprawą, ponieważ nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, że w Singapurze istnieje podział na streets, ulice i avenues, czyli aleje, które wyglądają tak samo, ale są po prostu do siebie prostopadłe w niektórych dzielnicach. Myśmy mieli znaleźć jakiś avenue, a trafiliśmy na taki street. Taki sam street. I spędziliśmy ponad godzinę chyba szukając tego miejsca i gdzieś wyszliśmy na jakieś łąki w obszarze przemysłowym w ogóle. Co my tutaj robimy? No ale w końcu się połapaliśmy, udało nam się znaleźć. Udało nam się trafić do jakby takiej ostoi tej grupy ratującej koty. Oni wtedy funkcjonowali w zgodzie z sklepem, który sprzedawał artykuły dla zwierząt, jakieś tam karmy, klatki i tego typu sprawy. Właśnie w takiej jednej z bardziej odległych dzielnic w Singapurze. I mieli też w ramach tego sklepu właśnie taką wielką klatkę i w tej klatce był Ned. Jeszcze zanim go dostaliśmy, moja firma znajdowała się w innym biurze, w takim shophouse, takiej trochę starej kamienicy. I z tyłu naszego biura znajdowała się taka boczna, mała uliczka. Ludzie parkowali tam samochody między innymi. Ale również brykało tam stado dzikich kotów. I jeden z pracowników naszej firmy, mój dobry kolega, ma na imię Nenad, zajmował się tymi kociekami. Doglądał je, podkarmiał, czyścił po nich, przynajmniej raz dziennie wychodził za biuro z wielkim wiadrem wody, żeby umyć ulicę i tym podobne rzeczy. On uwielbia koty, uwielbia nie tylko obcować z kotami, ale również otacza je taką miłością. No właśnie, czuć w nim tą energię i to pozytywne nastawienie do kotów. I pomyśleliśmy, że nazwanie kota jego imieniem jest takim doskonałym pomysłem na przelanie tej miłości do kotów na naszego kota. Początkowo oczywiście Nenad, ale zaczęliśmy skracać do Nen i teraz właściwie ciągle wołamy na niego Nen. No właśnie, ale w Singapurze takim bardzo popularnym dodatkiem do głównych dań w kuchni hinduskiej jest coś, co się nazywa naan, czyli taki płaski chlebek. Placek chlebowy trochę. Więc zawsze jak mówimy Singapurczykom, że nasz kot nazywa się Nen, oni od razu myślą, że nazwaliśmy naszego kota naan. Nawet ta strona wolontariuszy, od których wzięliśmy Nena, miała profil Nena gdzieś na swoich stronach. Tak, zaktualizowali go właśnie, że został zaadoptowany i nazwany Nan. Ja do dziś pamiętam ten moment, jak wyszliśmy do tego sklepu i to był taki podłużny sklep, w sensie i głęboki dosyć. Na samym końcu jakby tego właśnie pomieszczenia była właśnie taka wielka, wielka klatka i na samym dole tej klatki na takim małym misiu leżał maleńki kotek. I ja podeszłam do tej klatki razem właśnie z osobą, która prowadziła tą grupę ratującą koty i ona wyciągnęła tego kota i położyła mi go na kolanach i on tak spojrzał w górę, jak mi spojrzał w te oczy, to było jak magia. Tak się zakochałam w tym małym kociaku. Tak po prostu chwycił mnie za serce. Był taki maleńki, bezbronny, nie większy jak moja dłoń. I taki, wiecie, wychudzony i biedny i zakatarzony i w ogóle. I ja już wtedy wiedziałam, że on jest mój. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Była. I rzeczywiście ciężko było go wyprowadzić na prostą. Tak jak właśnie było zapowiedziane, kotek okazał się bardzo schorowany. W dużej mierze właśnie przez to, że tak szybko został zabrany od mamy. Więc myśmy go nosili do weterynarza. Najpierw do jednego, potem do drugiego. Trzeba było mu dawać mnóstwo różnych tabletek, syropów i probiotyków i karmy dobrej. No właśnie, bo on miał straszną biegunkę i przez kilka tygodni mieliśmy go ze sobą w domu. Cały czas jakby
nie stawał się większy, w sensie on jadł, ale przez to, że miał biegunkę, nie przybierał w ogóle na wadze, wyglądał trochę jak taki dziwny stworek na malutkim ciałku i miał tą wielką głowę i wielkie uszy, taki fenek. I przyszedł nawet taki moment któregoś dnia, że ja zauważyłam, że on cały dzień śpi. To nie było do końca w jego naturze, on raczej był od samego początku kotem, który cały czas chciał być noszony na rękach, chciał być trzymany na kolanach, trzeba było cały czas na niego patrzeć, bo jak tylko odwróciłeś wzrok, to był zaraz wrzask, ale pamiętam, że tego jednego dnia on jakoś tak zaczął spać sam i to od razu zwróciło moją uwagę, no i wieczorem zauważyłam, że on jest już taki osowiały, że kompletnie zaczyna jakby tracić kontakt i musiałam go zawieźć w ogóle do kliniki 24 godziny w środku nocy, musiałam sama z nim pojechać właśnie zobaczyć lekarza i wiecie, wchodzę do tego lekarza cała przerażona z moim osowiałym kotem, tłumaczę, że kot nie chciał nic jeść cały dzień, że o, co ja mam zrobić, że biedny, że biegunka i wiecie, cała taka panika, łzy w oczach. A lekarz tak jakoś tak patrzy na tego mojego kota, otworzył jakąś puszkę z jedzeniem i tak pyta, ale on nie je. Mówi, nie, w ogóle nie chce nic jeść, podtyka mu jedzenie pod nos i on nic nie chce zjeść. Weterynarz wyjmuje kawałek mięsa z tej puszki z mięsem, podsuwa mojemu kotu pod nos i co mój kot zaczyna robić? Wsuwa jakby nigdy nic, cały zainteresowany i szczęśliwy, że ktoś go karmi. Co mi się, ty mały zdrajco. Nie wiem, dlaczego akurat tak mu podpasowała ta karma, nie ta, którą mieliśmy w domu, ale właśnie wróciłam od weterynarza z zapasem tej specjalnej magicznej karmy, która tak mojemu kotu smakowała. Potem musieliśmy jeszcze raz zmienić weterynarza, znaleźć po prostu całkiem inne podejście, żeby go wyleczyć z tej biegunki. Ostatecznie wyleczył się z biegunki, znaleźliśmy karmę, która bardzo mu odpowiadała, ale te początki były naprawdę, naprawdę trudne i przez to, że on jakby się rozstał ze swoją mamą tak szybko, wielu rzeczy on się też nie nauczył. Jak wspominasz, Sławku, te pierwsze miesiące z Nenem? Pamiętam, że wymagał bardzo, bardzo dużo uwagi. Jeśli siedziało się gdzieś przy komputerze, od razu się gramolił gdzieś, czy chciał być w pobliżu. Kiedy szło się spać, siedział właściwie pod drzwiami, służył za budzik rano. Pamiętam, że chował się w szafie. Chyba już wtedy znalazł miejsce, że może schować się przymkniętej szafie i tylko oczka i świeciły nas. Z wewnątrz i właśnie obserwował wszystko, co dzieje się dookoła. On też próbował z nami spać, jak już jakby trochę się złamaliśmy i pozwalaliśmy mu na noc wchodzić do sypialni. Próbował spać przytulony do nas, no ale wiecie, kilka razy się obudziłam prawie, że po spłaszczeniu naszego kota, bo on naprawdę się przyklejał, potrafił się tak ryć, żeby się przyklejać z boku. Bo też chyba było zbyt gorąco. Ale tak jak mówisz, jak odkrył, że może siedzieć w szafie i nas z tej szafy obserwować, no to wtedy był cały zadowolony, ale ogólnie on był taki właśnie domagający uwagi. Wymagający uwagi, domagający się uwagi. I szczerze mówiąc, to był połowicznie powód, dla którego zaczęliśmy się rozglądać za drugim kotem. Sławek od samego początku mówił, że będziemy mieć tylko jednego kota, jeden kot. No i jednak kot jest zobowiązaniem i wymaga nie tylko dbania o niego, ale również, no oczywiście, na takie rzeczy trzeba mieć zgodę właściciela mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Także to jest o wiele większa inwestycja niż tylko po prostu wpuszczenie drugiego kota do mieszkania. No właśnie, ale ja już wtedy zaczęłam się rozglądać, że skoro mamy jednego, to może moglibyśmy mieć dwa. I myśmy adoptowali Nena pod koniec grudnia. W kwietniu, maju, gdzieś na przełomie tych miesięcy, ta sama grupa, która jakby uratowała nam Nena, zgłosiła, że mają całą klatkę pełną 3-miesięcznych kociąt. I nikt nie chce ich adoptować, tych kociąt po prostu przyszło do nich naraz, za dużo, ludzie ratują na lewo i prawo, te koty nikt nie zakłada, że być może nikt nie będzie chciał ich adoptować. Wtedy jakby ogłosili, że jeżeli w ciągu kilku tygodni te koty nie zostaną adoptowane, oni je po prostu wypuszczą jako koty społecznościowe, tak się to tłumaczy? W Singapurze funkcjonuje podwórkowe. Nazwa community cat, czyli kot należący do społeczności. No i oni zapowiedzieli, że jeżeli nikt tych kotów nie adoptuje, to właśnie te koty staną się takimi podwórkowymi kotami w ramach regionów, w którym działają. I mi się wydawało, że to jest takie strasznie smutne, że wiecie, ktoś te koty do nich przyniósł, ktoś je uratował, oni potem tam upewniali się, że te wszystkie kotki są zdrowe i że mają się dobrze i, no i teraz zostaną po prostu wypuszczone na podwórko. I zaczęłam tak jakby wiercić Sławkowi dziurę w brzuchu, żebyśmy adoptowali drugiego. Ja pamiętam twoje podejścia, o, że nasz pierwszy kot Nena potrzebuje towarzystwa, że nauczyłby się bawić z innymi kociakami, że zajmowanie się drugim kotem wcale nie jest takim wielkim problemem, że to tylko kwestia trochę więcej karmy, ale właściwie wszystko pozostanie bez zmian. No właśnie, bo mieliśmy już wtedy kuwety, mieliśmy domek, taki, wiecie, drapak, drzewo dla kota, mieliśmy zapas jedzenia, także z mojej perspektywy drugi kot nie byłby wcale tam jakimś wielkim zobowiązaniem, no i Sławek taki jakoś w pewnym momencie machnął ręką i mówił, jak chcesz tego drugiego kota,
to przynieść drugiego kota. No ja pojechałam wybrać tego drugiego kota sama i właśnie pamiętam też, że mój plan był taki, że dobiorę kota, który jakby będzie dobrze współgrał z naszym pierwszym kotem, żeby mogli być takimi kumplami. Oczywiście nie miało znaczenia, czy to będzie kotka, czy to będzie kocur, ponieważ wiedzieliśmy, że będą wykastrowane, także to było od samego początku wiadomo, że tak będzie. I że po prostu wybiorę jakiegoś kota, który jest słodki i taki uległy, żeby właśnie mogły być razem przyjaciółmi. No i wchodzę do tego sklepu i rzeczywiście jest tym kojcu na koty. Tym razem nie jeden mały, biedny, wychudzony kot, tylko w całym sklepie jest masa kotów. Są koty poza kojcem, są koty właśnie w tej klatce na koty, są kociaki, kociaki wszędzie, cała masa różnych kociaków. I pamiętam, że od razu moją uwagę przyciągnęła siedząca w kącie taka biedna, mała, słodka koteczka. Właśnie taka szylkretka to się nazywa, trikolorka. Ona wydawała mi się taka słodziutka, taka, wiesz, cichutka i podporządkowana taka i spokojna, malutka. Tak sobie myślę, że to jest idealnie. Nen jest trochę neurotyczny, to drugi kot, który jest taki bardziej spokojny i skromny, idealnie się zgrają. I widziałam właśnie tą kotkę, wydawało mi się, że to jest 3-miesięczna kotka, tak mi powiedziano. Ona była naprawdę, naprawdę malutka. Ona wydawała się wręcz mniejsza od innych kotów. Super, super drobniutka koteczka. No i przynieśliśmy ją do domu i od samego początku oczywiście dramat, bo jak przynosicie nowego kota do domu, to drugi kot nie do końca chce zaakceptować. Że ktoś zabiera jego terytorium. Także te pierwsze tygodnie były trudne, było sporo syczenia, sporo walk, ale okazało się, że kotka, którą przynieśliśmy do domu, ja myślałam, że ona jest 3-miesięczna. I myśmy ją oczywiście od razu, zaraz po przyniesieniu do domu, kolejne dni, to były wizyty u weterynarza, a weterynarz do nas, że to wcale nie jest 3-miesięczna kotka, że ten kot ma już 6 miesięcy, że on jest po prostu bardzo mały. I to było takie trochę zastanawiające, że czemu ona jest taka mała, skoro ma już 6 miesięcy. No i okazało się, że ten drugi kot, którego adoptowaliśmy, że to jest taki typ, który jest po prostu bardzo, bardzo mały. To jest taki karzełek koci. Na standardy kocie jest bardzo malutka. Mamy dwa koty. Nen na chwilę obecną waży 7,4 kg, Tysia waży 3 kilo. Nen jest niestandardowo dużym kotem, a Tysia właśnie ta mała, słodka koteczka, którą przyniosłam w drugiej rundzie do domu, jest karzełkiem. Mieliśmy nazwać ją początkowo Ptysia. Ale wyszła Tysia. Zaczęliśmy skracać to do Tysia, co może jest lepszym rozwiązaniem w przypadku wizytu lekarza, tak, wszyscy, weterynarza. Wszyscy nie umieją wymówić, jak się nazywa, mówią Tajsza. 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 Także teraz mamy dwa koty pod swoją opieką. Oczywiście oba są wykastrowane. Absolutnie nie ma mowy, żebyśmy je kiedykolwiek rozmnażali. Tak jak wspominałam, bardzo dużo jakby w naszej intencji, żeby mieć zwierzęta, był bardziej, to był taki gest w ich stronę, żeby one miały udane życie z nami, tak żeby staramy się, żeby ich życie było jak najlepsze. W tej chwili mają już właściwie 8 lat, ale... Nie do końca udało się nam jakby zaprojektować tą idealną parę, żeby były kocimi przyjaciółmi. Nen, ponieważ tak szybko jakby stracił swoją mamę, nigdy nie nauczył się, jak się bawić z innymi kotami. On nie do końca rozumie, co Tysia od niego chce. On chce się bawić, on ma tą energię, ma chęć tej zabawy, ale zaczyna się do tego zabierać od złej strony i właściwie po chwili wybucha między nimi bójka. No właśnie, i on jest też dodatkowo dużo, dużo, dużo od niej większy. Jest dużo silniejszy. Powiedziałam tak, przez 50% czasu nasze koty się kłócą. W sensie są w stanie albo intensywnego, albo średniego skłócenia. Nie ma szans, żeby na przykład usiadły koło siebie. Jeżeli jeden siedzi na kanapie, to drugi jest na łóżku. Jeśli jeden jest na krześle, to inny musi być w ogóle gdzie indziej. Często dochodzi do bójek. Oczywiście mamy Feliway w domu zawsze, żeby je tam jakoś moderować. No dla ale... niekociarzy to jest taka substancja uspokajająca, która właściwie z elektrycznego kontaktu rozpyla się po mieszkaniu. Więc powiedziałam, że przez połowę czasu sytuacja jest napięta. Przez około 30% czasu powiedziałam, że koty się ignorują. Każdy siedzi w swoim miejscu, po prostu zajmuje się swoimi sprawami. Zachowują się w ogóle tak, jakby tego drugiego kota nie było. I około 20% czasu zdarzają się te momenty, gdzie gdzieś się tam do siebie przytulą, usiądą koło leżą siebie. Leżą razem na łóżku. No właśnie, także są te momenty, gdzie wydaje się, że być może mogliby być dobrymi znajomymi, ale... Nie. No właśnie nic z tego planu, że miały być towarzyszami, dla siebie nie wyszło. I szczerze mówiąc, taka historia kilka miesięcy temu, może gdzieś w zeszłym roku, Nen musiał pójść na cały dzień do weterynarza, ponieważ okazało się, że jeden z jego zębów wymagał usunięcia. Także wynieśliśmy Nena do weterynarza rano i ja się cały dzień martwiłam, jak biedna Tysia zniesie pierwszy dzień w jej życiu bez Nena, bo na całe życie, odkąd właściwie przynieśliśmy ją do domu, była z Nenem i ja się tak strasznie martwiłam, że ona się będzie tak stresować. To był najlepszy dzień w życiu Tysi. Ja nigdy nie widziałam Tysi tak szczęśliwej, zrelaksowanej.
ucieszone, jak kiedy tylko wynieśliśmy z domu nena. Całe mieszkanie było do jej dyspozycji, no mogła leżeć gdzie chce, nikt jej nie przeganiał. Ona w pełni wykorzystała ten dzień, po prostu każde miejsce było jej i była taka szczęśliwa. I ja się czułam tak źle, bo tak sobie myślę, czy ja popsułam im życie? Moją intencją było zaoferować im alternatywę do życia na ulicy, a teraz nie wiem, czy nie zrobiłam im więcej złego. No i one też mają takie preferencje, że Nen woli siedzieć na podłodze, w sensie chować się pod łóżkiem, kanapą, do szafy, Tysia woli wysokie półki, także przynajmniej w tym względzie mogą się jakoś podzielić, no ale czasami tak zaczepią Sławka, a może by tak trzeciego kota, a Sławek na to, że nie ma mowy. I trochę rozumiem to, bo jednak skoro te dwa ledwo się dogadują, mamy tyle szczęścia, że nie mają nic przeciw korzystaniu ze wspólnej kuwety czy wspólnych misek. Nie, jednak miski musieliśmy im podzielić. Jednak... Musieliśmy rozdzielić, bo Nen jest łakomczuchem. I... Dokładnie. Ale na samym początku nie było to problem. Dalej korzystałam z tej samej kuwety. No. No właśnie, ale wiem, że gdybyśmy dołożyli jeszcze jednego kota, no to trzeba byłoby zacząć dodatkowo ten system rozwijać. No właśnie tak trochę, nie wiem, jakby te kocie układy i układziki zadziałały, ale ja bym tam nie miała nic przeciw, żeby mieć w życiu więcej kotów. A jeżeli macie zwierzaki, jeżeli macie jakieś ciekawe anegdoty z nimi związane, jakieś ciekawe historie, jak w ogóle staliście się właścicielami jakiegoś zwierzaka, no to dajcie nam znać, opowiedzcie. Jestem pewna, że będą to cudowne historie. To jak po tylu latach posiadania kotów czujesz się na temat bycia jakby właścicielem kocim? Jestem zdecydowanie kocią osobą. O. Nie psią, psy dalej do mnie nie przemawiają. Może już się ich nie boję, tak jak w dzieciństwie, ale nie zyskałem to tak wielkie mojej przychylności może, ale jednak koty uwielbiam. Uwielbiam, jak te łobuzy brykają po mieszkaniu, jak kiedy człowiek powiedzmy siedzi na tapczanie, uczy się czegoś czy coś przegląda. Uwielbiają wgramolić się obok, żeby tylko zostać pogłaskanym, czy jak rozwalą się gdzieś na łóżku z brzuchem do góry i oczekują, że ktoś przyjdzie i je pogłaszcze. Wydaje mi się, że dodają bardzo dużo życia do mieszkania, bardzo dużo powiedzmy ruchu i po prostu w mieszkaniu zawsze coś się dzieje, energii, tak? A mógłbyś opowiedzieć naszym słuchaczom, jak radzimy sobie z kotami, kiedy podróżujemy? Bo wiele osób zadaje nam to pytanie, co robimy z kotami, kiedy podróżujemy? Dawniej znaliśmy taką osobę, która miała w swoim mieszkaniu przygotowany pokój pod opiekę zwierząt. To był... Nad kocimi gośćmi? Opieka nad kocimi gośćmi, tak jest. To był pokój właściwie bez jakiejś większej ilości mebli, z oszkloną jedną ścianą, z klimatyzacją, co w Singapurze jest bardzo ważne. No ale niestety z tego, co rozumiem, ta osoba przestała prowadzić swoją działalność. Więc jak jechaliśmy na wakacje, zostawialiśmy nasze koty u tej osoby, razem z ich tam, powiedzmy, jakimiś zabawkami, karmą i tak dalej, i tak dalej. I po prostu wracaliśmy z naszej wyprawy, odbieraliśmy koty. Takie kocie goszczenie w domu innej osoby, myśmy wtedy myśleli, że to jest dobry pomysł, ponieważ koty byłyby pod czyimś okiem przez większość dnia. No ale niestety koty nie znosiły zbyt dobrze takiej tymczasowej relokacji. Zawsze, wiecie, jak wracały potem z takiej przechowalni kociej, były bardzo, bardzo zestresowane, nawet sam moment odbierania ich, a jakby po wakacjach. Można było zobaczyć, że one przez cały właściwie tydzień tylko siedziały w swojej budce skulone i przerażone. Także z czasem zdecydowaliśmy się, że zmienimy to na taką kocią nianię, która przychodzi do domu raz dziennie na godzinę. I właśnie teraz z takich usług korzystamy. Jesteśmy, powiedzmy, zaprzyjaźnieni z firmą, z której za każdym razem jak wyjeżdżamy, ktoś przychodzi odwiedzić nasze koty, przez godzinę sprząta im, dokarmia, ale również poświęca trochę czasu na jakąś zabawę, na urozmaicenie im dnia. I zawsze przysyła nam też potem taką wiadomość mailową ze zdjęciem kota. No właśnie, po każdej wizycie dostajemy krótki opis, co koty robiły, jakieś tam zdjęcie spod kanapy czasami. Nawet mieliśmy taką sytuację, wcześniej korzystaliśmy z podobnych usług innej firmy i wydaje nam się, że opiekun naszych zwierzaków myślał, że mamy tylko jednego kota. Zawsze przysyła nam zdjęcie tego samego. Bo nasze koty są takie trochę płochliwe. Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które odwiedzają nas zawsze w domu. Nasze koty zaraz dają dyla pod łóżko i udają, że nie istnieją. Trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. No właśnie. I jeden z opiekunów zaprzyjaźnił się z Tysią, ale nie wiem, czy kiedykolwiek widział Nena. Zgadując ze zdjęć, być może nie. No, ale to są takie zabawne sytuacje. Mojej perspektywy, tego typu kocie nianie, które przychodzą właśnie poniańczyć kota raz dziennie. W ich własnym mieszkaniu. W ich własnym mieszkaniu, że to dużo lepiej działa dla kotów, bo koty czują się bardziej komfortowo na swoich czterech kątach. Jest to trochę drogie. Tego typu usługi w Singapurze są jednak kosztowne. Zwłaszcza jeżeli chcecie zamówić kogoś specyficznie, że chodzi wam o tą jedną konkretną osobę, bo myśmy mieli też taki moment, że zatrudniliśmy nianie, z której kompletnie nie byliśmy zadowoleni. Ten koleś odwalał swoją robotę, jak wróciliśmy, to nie było nawet do końca posprzątane po kotach. Było widać też, że koty są
mega zestresowane, a jak macie dobrego opiekuna, no to wracacie i koty witają was rozczarowane, że ale czemu wy? Gdzie jest nasza ulubiona niania? Kontakt z dobrym opiekunem jest jeszcze ważny z innej strony, jednak w tym przypadku zostawiacie komuś klucze do własnego mieszkania. Musicie mieć zaufanie do tej osoby i jeśli to jest renomowana firma, sprawdzona firma, polecona przez znajomych, to jak najbardziej, ale jeśli eksperymentujecie z kimś, dogadujecie się, ktoś to zaczyna, no oczywiście trzeba brać na to pewien margines błędu i zastanowić się, czy to jest właściwa osoba. Jak byś opisał osobowości naszych kotów? Nenad jest takim trochę cholerykiem. Cholerykiem? Leniwym, ale jednak kiedy coś go drażni, to nagle staje się agresywny, to nagle staje się taki zaczepiający. Mhm. Natomiast Tysia jest na ogół cicha, bardzo spokojna. Ale ona jest też bardzo płochliwa, czyż nie? Bardzo płochliwa, to jest dobre słowo, ale też czasami lubi się bawić. Szczególnie jeśli wyciągniemy jakieś zabawki, to od razu zaczyna patrzeć, co się dzieje, że może powinna poganiać za tym sznurkiem, czy za tą myszką. Czy... To jest trochę problem, ponieważ przez to, że Tysia jak tylko widzi zabawkę, od razu się na tę zabawkę rzuca i wiecie, robi całe takie popisy akrobatyczne i rzuca się i w ogóle co to ona jest gotowa po ścianach skakać za każdą zabawką. Zaś Nenad jest typem, który się bawi na zasadzie, że on się czai i kiedy uzna, że moment jest stosowny, wyciągnie łapę i będzie próbował złapać zabawkę. I przez to, że one mają tak dwa różne jakby style bawienia się, kiedy próbujemy się bawić z Nenadem, nie da się do końca, bo Tysia od razu się rzuca na zabawkę i ona jest bardzo jakby taka zdeterminowana, żeby się bawić. Także czasami ciężko jest bawić się z nimi dwoma. Ja czasami kombinuję na przykład, że mówię Sławkowi, ej, zajmij się Tysią, ja się spróbuję przez chwilę pobawić z Nenem, ale Tysia jest tak zdeterminowana, żeby się bawić zabawką. Szczególnie jeśli wyciągamy sznurek. Co jest fajnego w naszych kotach, to to, że kiedy czochramy się z nimi, drażnimy je, nie wyciągają pazurów. Dopiero kiedy wyciągamy zabawki, to wtedy polują z pazurami oczywiście, ale kiedy bawią się na przykład z dłonią, to bardzo rzadko wyciągają pazury. Oczywiście zdarzy im się czasem i wtedy mamy rany pobitewne. Ale wiesz, jak czasami spotykam innych kociarzy, to można rozpoznać właśnie, czy ktoś ma te charakterystyczne takie zadrapania na rękach. To wiesz, że to jest kociarz. A udzielamy się też trochę w kołach tutaj jakby lokalnych, związanych z ratowaniem i opieką nad kotami? To przede wszystkim ty. Ja głównie trzymam jakby pieczę nad naszymi miesięcznymi różnego rodzaju donacjami. Czasami kupujemy jedzenie. Jest taka jakby organizacja inna od ratowania kotów, która bardziej zajmuje się koordynacją z dostarczaniem właśnie jedzenia do różnych osób, które karmią koty tutaj w Singapurze. Też staramy się zawsze mieć trochę pieniędzy w ciągu roku odłożonych na różnego rodzaju akcje sterylizacji właśnie tych kotów podwórkowych. Na przestrzeni lat sytuacja kotów w Singapurze z mojej perspektywy bardzo, bardzo się poprawiła. Ta sieć organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami się umocniła. Jest coraz więcej inicjatyw właśnie, żeby sterylizować koty podwórkowe. Jest też taka ciekawostka, że tutaj w Singapurze 80% mieszkań jest budowanych z inicjatywy rządowej. Rząd jakby zarządza tymi projektami, obywatele mogą kupić mieszkania, ale w tych mieszkaniach w teorii nie wolno trzymać kotów i można trzymać tylko małe psy. I to jest problem dla kociarzy. To jest problem, ponieważ przez to ilość potencjalnych rodzin, które mogłyby adoptować koty, jest bardzo niewielka. Przez to, że tutaj w Singapurze jest cały czas lato, te koty jednak bardzo łatwo się mnożą. Także bardzo ważnym właśnie są te wszystkie programy, które zapobiegają nadmiernej populacji kotów i myślę, że na przestrzeni lat poczyniono w tym względzie ogromne postępy. Są też pewne zapowiedzi, że być może na przestrzeni najbliższych kilku dekad zostanie zdjęty ten zakaz posiadania kotów w mieszkaniach rządowych, no ale do tego czasu głównie to na kociarzach spoczywa odpowiedzialność właśnie, żeby dbać też o te koty podwórkowe. Z mojej perspektywy uważam, że obowiązkiem każdego, kto posiada kota, jest te koty sterylizować. Kotów jest na świecie zdecydowanie więcej niż jesteśmy w stanie się nimi opiekować i zagwarantować im przyzwoity standard życia. Tak samo zresztą myślę o psach. Jestem też wielkim przeciwnikiem mnożenia zwierząt, dlatego że wyglądają w konkretny sposób. Ja rozumiem, że mogą być pewne sytuacje, gdzie na przykład pewne rasy psów są pożądane, ponieważ to są rasy pracujące, na przykład medyczne przewodnicy, czy psy opiekujące się ludźmi na różne sposoby. To jestem w stanie jeszcze do pewnego stopnia zrozumieć, ale rasowe koty? Nie, nigdy tego nie zrozumiem. Zwłaszcza, że jest taki nadmiar kotów na świecie. Na pewno nie ma sytuacji, gdzie ryzykujemy nagłym, nie wiem, wyginięciem kotów, bo za dużo osób wysterylizowało swoje koty. To nam zdecydowanie nie grozi. Także ja staram się udzielać też właśnie w kółkach jakby pracujących nad tym, żeby kontrolować kocie populacje i żeby było ich tyle, ile jakby jesteśmy w stanie zagwarantować im przyzwoity standard życia na te lata, jak są z nami. To tak trochę się nagadaliśmy na temat naszych zwierzaków.
tak jak wspominałam, dajcie nam znać w komentarzach trochę o swoich zwierzętach, jakie zwierzaki lubicie, jakie zwierzaki posiadacie. W jakich okolicznościach udało się je wam adoptować? Przecież może jednak stoicie po stronie, która wierzy, że zwierzęta można kupować, może kupiliście swoje zwierzęta. A może po stronie osób, które twierdzą, że nie należy trzymać zwierząt w domu. Dajcie znać. W ogóle. No właśnie, co, jakakolwiek jest wasza sytuacja, jakiekolwiek jest wasze zdanie, podzielcie się nim. Ja zachęcam. Nie róbmy z naszego kanału tutaj jakiejś, wiecie, komnaty, gdzie odbija się tylko echo naszych własnych wypowiedzi i naszych opinii. Ja zachęcam też do udziału właśnie w dyskusjach osoby, które może się z nami nie zgadzają, mają inne podejście do tych spraw, inne doświadczenia może w tej kwestii, także zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Jak na razie sekcja komentarzy pod naszymi podcastami jest, to jest moje ulubione miejsce w internecie. Aha, mam nadzieję, że osoby, które jakby nie, może nie interesują się zwierzętami, nie zostały przez nas kompletnie zanudzone tą papleniną na temat naszych. A jeśli tak, miałem nadzieję, że znajdą coś ciekawego w następnym odcinku. No właśnie, obiecuję, że w następnym odcinku nie będziemy już rozmawiać o kotach, okej? Okay? Jeśli też macie jakieś ciekawe tematy, podsuńcie nam. Postaramy się w jakiś sposób być może przygotować je w następnym odcinku. Okej, okay, do usłyszenia, mam nadzieję, prawdy wkrótce. Pa! Pa.